Psalm dzisiejszej niedzieli zachęca do uwielbienia Boga. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Za co takiego? Za to, że jest dobry, za to, że Jego dobroć jest dla każdego. Chciałbym bardzo, aby w Kościele wszyscy byli szczerzy i dobrzy, żeby wszyscy unikali zła jak ognia, żeby każdy chciał od swojego życia i od swojej wiary czegoś więcej. Chciałbym, żeby wszyscy w Kościele modlili się tak, żeby ta modlitwa była szczera, żeby ta modlitwa wypływała prosto z serca, a nie jakiejś rytualnej dewocji. Tyle tylko, że pewnie nigdy nie doczekamy takiego Kościoła powszechnego. Bóg mówi dziś: mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Nawet szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołu tych lepszych i świętszych, tych być może lepiej przygotowanych, bardziej wybranych, lepiej sytuowanych. Chciałbym, aby do duszpasterstwa młodzieży należeli ludzie, którzy mają już oczyszczone motywacje, którzy sami wiedzą, czego chcą, żeby byli łatwym materiałem w formacji, żeby wzajemnie się miłowali, żeby nie było z nimi żadnych problemów, żeby byli idealni, ale tylko nigdy takiej wspólnoty pewnie nie doczekamy, tak idealnej grupy. Najpierw trzeba się zainteresować człowiekiem, bez stawiania warunków miłości. Nie można zacząć od przedstawienia listy, po spełnieniu której można należeć do jakiejś grupy, do duszpasterstwa albo do kościoła. Niech ten człowiek poczuje, że jest wolny, niech się poczuje bezpiecznie, niech usłyszy, że ktoś się o niego troszczy, że ktoś się o niego martwi. Dopiero w takim klimacie ten człowiek zechce od siebie wymagać, zechce się zmieniać, zechce się nawracać. Ja tu nieraz widzę, że z młodymi najpierw trzeba pójść na kebaba, a dopiero później można z nimi rozmawiać o Bogu, o wartościach, o życiu, o ich problemach, o nich. To jest duszpasterstwo Jezusa. Niczego nie nawracał, nikogo nie nawracał, ale kochał bezwarunkowo, a ludzie sami do Niego lgnęli. Ten, kto zafascynował się dobrem Jezusa, Jego miłosierdziem, sam chciał zmiany. Najpierw jest doświadczenie, że Bóg mnie kocha, że jestem dla Niego kimś ważnym, kimś chcianym, że On chce mojego dobra i szczęścia, że troszczy się o mnie, bo stworzył mnie jako największy chodzący oryginał, że jestem Jego najukochańszym dzieckiem, że przy Nim mogę się czuć bezpiecznie i mogę być sobą. Dopiero w takim klimacie zechcę formować się każdego dnia i zechcę odkrywać Pana Boga w mojej codzienności. Bóg jest niesamowity. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.